moi ludzie, moi pracownicy byliśmy jedną wielką rodziną, tak? To były coroczna wielka impreza, święta, paczka, karp, co miesiąc wypłata z grillem. Czyli traktowałeś ich godnie po prostu? Tak, byli dla mnie naprawdę ważni, tak? Bo to oni dla mnie zarabiali pieniądze, tak? I też szanowałem ich. I ostatnią wypłatę, jaką zrobiłem, ponad 300 tysięcy, poszedłem do dyrektora kontraktu i mówię mu tak: słuchaj, ja mam pod firmą setkę ludzi, to są ludzie, którzy czekają na pieniądze, na bułkę, tak? Na chleb, którzy mają rodziny. Tak. Powiem ci, nie zapomnę tego nigdy, bo tak, fajny masz zegarek. Do empatii. Więc powiedziałem mu tak: słuchaj, na jutro potrzebuję 300 tysięcy, czy jesteś w stanie mi to zrobić? On mówi: może da się zrobić. Więc zdjąłem zegarek, dałem mu zegarek w prezencie, Omegę, którą dostałem od mojej żony na rocznicę ślubu. No i następnego dnia plus jeszcze 3% skonto tak zwane, czyli taki rabat za przyspieszenie płatności. Następnego dnia miałem pieniądze na koncie, zrobiłem zebranie, zebrałem wszystkich ludzi, rozdałem pieniądze i powiedziałem: chłopaki, sorry, leżę na łopatkach, musicie szukać pracy. No i to był taki koniec, można powiedzieć. Więc wtedy dajmy na to, ludzie zaczęli sobie szukać pracy, bo część z moich kadry kierowniczej otwarła własne firmy, jakby kontynuując to, czego nauczyli się u mnie w firmie. Tak. No a ja zacząłem przygotowanie do procesu upadłościowego tutaj. To jest... Bo przypomnijmy, tutaj cały motor firmy był na działalności gospodarczej, nie na jednoosobowej, spółce. Tak. Jednoosobowej, pisanej na żonę. Tak. I teraz generalnie z twojego doświadczenia, jeżeli byś miał te doświadczenia, które teraz, i zakładałbyś firmę, czy byłaby to spółka z o.o., czy raczej dalej działalność? Powiem tak, to jest to, czego dziś staram się uczyć swoich studentów, osób, z którymi prowadzę konsultacje, że minimum spółka z o.o. Okej, a jeszcze wejdę w słowo. Jak uważasz, jeżeli doszłoby do tej samej sytuacji i cały silnik byłby oparty na spółce z o.o., to uważasz, że, bo generalnie odczułeś to bardzo mocno prywatnie, bo wykładałeś z własnej kieszeni, tak jak powiedziałeś, prawda, prywatnej. Jeżeli by to było oparte na silniku spółki z o.o., twój majątek prywatny realnie byłby bezpieczniejszy, czy jednak twoim zdaniem w Polsce i tak jest to w cudzysłowie pic na wodę, czy działalność spółka z o.o. i tak się prezesowi, że tak powiem, dobiorą do piór? No powiem tak, no niestety nasz wymiar sprawiedliwości, nasze prawo nie jest do końca przychylne przedsiębiorcom, tak? Raz, że generalnie każdy przedsiębiorca jest traktowany jako potencjalny przestępca w naszym kraju, no ale te minimum to jest właśnie spółka z o.o. I to jest, księgowy chodził za mną, mówi: panie Arkadiuszu, to jest ten czas. Ja mówię, przy takich obrotach to już nie powinno się ryzykować, tak jak ja ryzykowałem. To nie zabawa już. To już nie jest zabawa. No ale no, gdzieś przespałem ten moment, który właśnie mógł zabezpieczyć mój prywatny majątek, choćby w części, tak? Wiadomo, że gdyby spółka i tak się wywróciła, no to gdzieś tam w naszym kraju do mnie by przyszli. To nie jest to, co spółka LTD w UK. Spółka LTD w UK to jest biznes, ty jesteś ty. Także to są zupełnie... A u nas jest Bigos, tak? A u nas jest Bigos, tak? Okay. A u nas jest Bigos. Natomiast fajnie w tej chwili, jeżeli otwierasz biznes, otwieraj go z wizją końca. To może by troszeczkę brzydko brzmi, niefajnie brzmi z wizją końca, ale, tak, ale należy sobie robić bezpieczniejsze plecy albo najbezpieczniejsze, jakie to możliwe, tak? Tylko widzisz, wizja końca to niekoniecznie musi być upadek, bo wizją końca może być również sprzedaż tego. Tak. Tak, więc tutaj konfigurując biznes właśnie, patrząc na niego tak, że może go sprzedam, tak. A może coś nie wyjdzie i kurczę, żeby nie dotkło to w żaden sposób mojego prywatnego majątku. Czyli dwutorowo, zabezpieczenie pleców i generalnie myślenie w sposób możliwości sprzedaży.
plus do tego jeszcze myślenie w sposób globalny, tak? Bo Polska tak. nie jest końcem świata. Można to podeprzeć spółką LTD, a można również podeprzeć spółką offshore'ową, czyli nasze pieniądze mogą być bezpieczne, dajmy na to, w singapurskim banku. Także naprawdę w tej chwili, gdybym wtedy dysponował tą wiedzą, którą dysponuję w tej chwili, no na pewno bym nie odczuł tego tak, jak dotknęło mnie to osobiście. Rozumiem. Dobra, i teraz tak, generalnie ogłosiłeś upadłość, tak? Na dzień dzisiejszy jesteś już czysty jak łza, czy generalnie ten smród jeszcze za tobą się ciągnie? To jest tak, ja napisałem przede wszystkim, jeżeli chodzi o upadłość, to jest kilka miesięcy mojej ciężkiej pracy, walczenie, można powiedzieć, pisanie planu naprawczego, trzymając drzwi, do których dobijali się komornicy, wierzyciele, windykatorzy i tak dalej. Więc założyłem sobie 5-letni plan naprawczy. Dałem sobie 2 lata karencji na kopanie się z Urzędem Skarbowym i tutaj kluczem do sukcesu miał być zwrot z Urzędu Skarbowego, ponad tam 500 000 złotych bodajże. Nadpłaty VAT-u, tak, tak. Bo skoro wystawiłem fakturę, której ktoś mi nie zapłacił, no to powstała nadpłata VAT-u. Można to odzyskać, tak. I powinienem to odzyskać, więc dwa powinienem lata... Powinienem czy odzyskałem? Nie, właśnie nie odzyskałem, to jest tak, to jest o to chodzi właśnie, że tak. Nie odzyskałem, bo gdybym odzyskał, to bym zrealizował układ, tak, bo... Czyli jeżeli urząd chce, to masz parę dni możliwości zwłoki i później lecą pisma. Tak. Jeżeli ty płacisz do urzędu i chcesz swoje, to 2 lata generalnie czekasz i jeszcze... No brakło tych 2 lat. Wczoraj się tak śmiałem, bo spotkałem prezesa Taurona i w zasadzie całość zmienił tak obligatoryjnie prawnik, który został wysłany przez firmę Taurona. Wierzytelność bodajże na 6 000 złotych, który chciał jakby zmobilizować mnie do ruszenia z realizacją tego układu, no bo upadłość z możliwością zawarcia, upadłość układowa jest to dosyć taki rygorystyczny proces, więc trzeba go realizować, tak, więc skoro nie realizowałem, oni wysłali prawnika, odbyła się rozprawa, ja wtedy jeszcze byłem po wypadku takim dosyć ciężkim, który jakby otwarł mi oczy na nowo, bo musiałem sobie wszystko przeanalizować od nowa, tak, bo 7 lipca 2013 roku moje życie wywróciło się do góry nogami, roztrzaskałem się na motorze. Czyli drugi raz się wywróciłem. Tak, ale tak można powiedzieć, taki dostałem, ja to mówię, że Pan Bóg postawił na mojej drodze drzewo, na którym oprzytomniałem, tak, aha. Bo byłem kilka dni w śpiączce, obudziłem się zupełnie bez pamięci i musiałem na nowo przeanalizować swoje życie, kim jestem, gdzie jestem i dokąd zmierzam, tak? Okay, czyli to był taki reset od Boga. Reset, tak. I mogłeś zacząć życie na nowo. Czyli psychicznie się uwolniłeś po prostu od tych wszystkich historii. Tak. I mogłeś tutaj jakby z czystą kartką zacząć zapisywać na nowo. Tak. I to było swoim zdaniem pozytywne, tak? I to było pozytywne. To zmobilizowało mnie do tego, że przypuściłem jeszcze takie ostatnie 2 ataki, można powiedzieć, takie szarże, bo 27 listopada 2013 roku zablokowałem całą obwodnicę na kilka godzin. Pierwotny plan był taki, że po prostu stawiam koparki, zaczynam kopać i zabierać materiał, jednak prawnicy powstrzymali mnie i stwierdzili, że nie mogę tego zrobić, bo inwestycja już jest przekazana do miasta i gdybym to zrobił, to obligatoryjnie mogłoby mi grozić 8 lat więzienia. Więc jakby odpuściłem, czyli ale... Czyli samowolka generalnie nie popłaca w tym. Nie popłaca. Czyli więc... trzeba to robić z głową. Tak. Na tym proteście pojawili się przedstawiciele rządu, obecny minister nawet infrastruktury i transportu był, bo tych przekrętów na autostradach było więcej, było sporo. Ja sam zgromadziłem prawie blisko 300 podmiotów, które zostały oszukane w podobny sposób. No i też nie miały szans jakby odzyskać pieniędzy od generalnej czy tam od GDAKi, różne przypadki były. No i cóż, to był 27 i później w międzyczasie oczywiście napisałem raport taki, prowadziłem prywatne śledztwo, dlaczego, jak mogło dojść do takiego wielkiego przekrętu. Wręczyłem pierwszy raport panu Nowakowi, no nic z nim nie zrobił,
nastąpiła zmiana stanowiskowa, bo pojawiła się pani minister Bieńkowska, więc 13 grudnia 2013 roku o godzinie 13 zorganizowałem protest w Warszawie pod Sejmem. Traktowałem się godnie po prostu. Tak.